te mity na temat Greków leniwych i niepracujących, chociaż dane OECD pokazują, że jest to najdłużej pracujące społeczeństwo w Europie, na temat rozpasania socjalnego, chociaż dane OECD pokazują, że socjalne wydatki Grecji są bardzo ograniczone, na temat jakiegoś nadzwyczajnego czy jakiejś nadzwyczajnej skłonności Greków do niepłacenia podatków, co na tle powszechnego w zachodniej Europie niepłacenia podatków przez korporacje jest naprawdę śmieszne. Otóż te mity służą temu, żeby usprawiedliwić pokaz siły, jaki wobec Greków stosują organizacje międzynarodowe. Można by dużo mówić o tym, dlaczego tak jest, ale warto chyba na początek skromnie i bez nadmiernych ambicji wrócić do realu po prostu. Mówić o faktach, a nie o legendach.